Zakończyło się spotkanie Crow Parter Niski Press. Ekipa z Ukrainy wygrywa to spotkanie 8-3, a ze mną jest Dmitro Zdanow ze zwycięskiej ekipy. Witaj, Dmitro. Cześć, cześć. No taka, początek tej rundy wiosennej nie był zbyt dobry, bo przydarzyły się te porażki, ale dzisiaj tak jakby powstaliście, wygraliście spotkanie bardzo ważne, bo z konkurentem do trzeciego miejsca i wydaje się, że nadal wierzycie w to, że możecie być jeszcze na podium w tym sezonie. Wiesz co, naprawdę cieszymy się z tej wygranej, to jest pierwsza wygrana w tym sezonie, więc bardzo się cieszymy. A wiesz, mamy teraz problem ze składem, ale mam nadzieję, że już w letniej rundzie to już pokażemy na maksa, nie? No właśnie, bo troszeczkę takich zawirowań się wydarzyło. Mieliście trenera, mieliście sponsora, trochę się to wszystko jakoś źle poukładało, ale wy honorowo przystępujecie do ligi, połataliście ten skład. No i może się zgracie i jeszcze powalczycie o trzecie miejsce. No, mam nadzieję, że jeszcze powalczymy, wiesz, jeszcze mamy chwilę czasu, to podziękuję i tak, tu Cleo Partner, i tak podziękuję za to, że daliście nam trenera i tak dalej, ale mam nadzieję, że powrócimy jeszcze mocniejsze i jeszcze damy radę, jeszcze powalczymy w waszych ligach, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. No właśnie, a tak naprawdę ten główny konkurent do tego trzeciego miejsca, czy to będzie ukraiński też Almaz? Myślę, że tak, chłopaki teraz dobrze grają. Też jestem szczęśliwy, że to jest wysoki poziom w tej lidze. Pierwsza liga, moim zdaniem, jest bardzo mocna. Więc jak chłopaki wygrają, będziemy szczęśliwi, że oni też wygrają. No właśnie, wiemy, że to taki ciężki czas dla was. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, wszyscy wiedzą, co się dzieje. Ale tak naprawdę ty był mecz tak charytatywny, Polska-Ukraina. Byłeś powołany na ten mecz, nie mogłeś być, bo miałeś inne sprawy, musiałeś tam pomagać swoim rodakom. Co na co dzień tutaj robisz w Warszawie? Może powiedz tak przybliż pokrótce. Wiesz co, najpierw chcę się przeprosić. To był bardzo ważny mecz dla mnie, tylko że przez tą sytuację niestety na Ukrainie musiałem wyjechać, bo czasami jeżdżę na granicy, żeby... Wiesz, najpierw to jeździłem, humanitarną pomoc woziłem, później tam jeździłem trochę z ludźmi, żeby... Bo wiesz, dużo najpierw oszukanych ludzi, dużo ludzi się boi usiądać do jakichś samochodów i tak dalej. Musiałem się pomóc tam dziewczynom, dzieciakom. A tak to... Jakie to było drugie pytanie? Bo już... Co na co dzień tutaj tak robisz u nas? Wiesz co, tak normalnie jeżdżę taksówką. Cieszę się, że mogę jeździć taksówką. Dla mnie to jest taka... Spoko praca. Na razie to zaczynam już trenować dzieci. Uczę się na tą licencję UEFA-C. Więc niedługo będę trenował dzieciaków, jak ukraińskich, tak i polskich, więc trochę tam już po polsku nauczyłem się gadać, więc coś tam jeszcze może wyszkolę parę chłopaków do Polski. Tak, tak. No właśnie, bardzo dobrze mówisz po polsku, więc życzę Ci sukcesów na polu trenerskim, na boisku i generalnie w życiu. Wszystkiego dobrego. Super, dzięki również. Dzięki.